Wczoraj w Polsce obchodziliśmy święto polskiej muzyki i plastyki. Celem święta jest upowszechnianie polskiej kultury i sztuki. I z tej okazji za chwilę na naszej antenie usłyszycie nieco o dziecięcej grupie artystycznej Picasso Kids, którą od 5 lat prowadzi pani Agnieszka Awtuch, filozofka, artystka, trenerka, art coach, nauczycielka w polskiej sobotniej szkole w Aberdeen Ice Candy School. Pani Agnieszka uwielbia malować obrazy, grafiki nie tylko na płótnie, ale też na ścianach. Jak już wspomniałam, od 5 lat pomaga polskim dzieciom z grupy Picasso Kids rozwijać ich talenty plastyczne i co ważne, od samego początku miała takie założenie, żeby stworzyć coś dla polskich dzieci, żeby też czuły swoje korzenie, żyjąc tutaj w Szkocji. Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Awtuch i od 5 lat prowadzę w Aberdeen grupę Picasso Kids. Ta nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza dzieciaki Picassa. Oczywiście nie jest ona przypadkowa, bo też Picasso był szczególnym artystą. I to on zauważył, że w każdym dziecku drzemie artysta. Natomiast jako osoby dorosłe tracimy już tę umiejętność bycia twórczym. Zakładając grupę, myślałam właśnie o tym, co powiedział Picasso i zależało mi, żeby powstało takie miejsce, gdzie dzieci mogą sobie swobodnie rozwijać takie swoje twórcze potrzeby. Tutaj nie jest talent najważniejszy, czy to, że ktoś umie pięknie coś tam namalować. To są oczywiście atrybuty, czy ktoś ma dobrą kreskę, czy pewne rzeczy umie uchwycić i przekazać, ale bez takiego, no nie wiem, świadomości, że jesteśmy artystą i przekazujemy to, bo mamy taką potrzebę, te narzędzia nie miałyby większego znaczenia. Uczę dzieci tego, jak być artystą, oprócz tego, jak tworzyć takich rzeczy technicznych. Jest to takie miejsce, gdzie mają one możliwość zanurzenia się w ten twórczy proces, poznania samych siebie, poczucia własnej siły w tym, co robią, bycia też wytrwałym, dlatego że oczywiście przecież nie za pierwszym razem wychodzą różne rzeczy. Trzeba troszeczkę się nad tym napracować, żeby uzyskać efekt, na jakim nam zależy. Jest to niesamowita przygoda. Wzięcie do ręki kredki czy pędzla z farbą i próba wyrażenia tego, co w nas siedzi. Pokazania jakiejś własnej wizji świata. Uwielbiam to u dzieci, że każdy z nich ma właśnie taką swoją wizję. No i bardzo dobrze mi jest z tym, że je zachęcam do tego, żeby nie rezygnowały, żeby wyrażały siebie. Przynajmniej w tworzeniu jest tu taka przestrzeń, gdzie można być sobą, bo wiadomo, w życiu codziennym różnie się to układa. Każdy z nas jest pod jakąś presją. Ale taka kreatywna przestrzeń bardzo dużo wnosi do życia dzieciaków. Co mogę powiedzieć? Wystawy nie są akurat jakieś najważniejsze w tym wszystkim, ale cieszę się, że udało się kilka wystaw nam zrobić, bo było to też przeżycie dla dzieciaków i to czasem bardzo takie duże przeżycie. Pierwsza wystawa odbyła się w New Wave Gallery i ona była szczególna, dlatego że to było takie prawdziwe miejsce, gdzie ogląda się sztukę. Wiem, chyba 18 dzieciaczków wzięło wtedy udział w tej wystawie. Był tłum ludzi, bo zaprosiliśmy wszystkich, każdego, kto chciał przyjść. No i ta atmosfera bycia w galerii była przecudowna. Oprócz tego zrobiliśmy kilka wystaw w T-Zone. Na pewno pamiętacie to miejsce. Nie mogę odżałować, że nie istnieje. Było tam po prostu cudownie. Tak swojsko, a jednocześnie no, był taki fajny, artystyczny klimat. No i tak samo, te wszystkie nasze wystawy cieszyły się takim naprawdę dużym aplauzem. Bardzo fajnie ludzie przychodzili, oglądali, podziwiali, rozmawiali ze sobą. Ta atmosfera była czymś takim bardzo fajnym, ulotnym. Jeszcze jedna wystawa, i to też takie szczególne przeżycie, odbyła się w Art Center and Theater. To przy okazji wystawy I Was, I Will, którą miały tutaj 3 polskie artystki. Nasze dzieciaki zostały zaproszone do tego wydarzenia i tak samo miały taką szansę wziąć udział w czymś, no, Art Center Gallery. To miejsce z kolei, które znowu kojarzy się ze sztuką i z tym, że ludzie przychodzą tam, żeby troszeczkę oderwać się od codzienności i mieć do czynienia z innym światem, z czymś innym. Przeżyć coś, czego na co dzień jednak nie przeżywają. Co jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście zajęcia odbywają się dalej.
chociaż teraz mamy przerwę, to wiadomo, też zmienia się troszeczkę moje podejście do tego wszystkiego, bo też mnie uczy to, odbywanie się tych zajęć uczy mnie tego, co jest ważne. Dopasowuję się też trochę do dzieciaków i widzę, że mam osoby, które teraz naprawdę mocno skoncentrowane są na tworzeniu, na tym, żeby zanurzyć się w to, co robią. Nawet ze sobą nie rozmawiają, co u dzieci raczej jest normalne, tylko biorą pędzel i bite półtorej godziny są zaangażowane w to, żeby przedstawić coś, co chcą przedstawić. Jest to niesamowite. Uwielbiam obserwować, kiedy to robią. Co mogę powiedzieć? Po sobie, to znaczy ja jestem też artystką. Słuchacie Śniadanie po polsku.